Cześć, znajdujemy się na peronie dworca w Zawierciu, skąd odbędziemy podróż w ciekawą przeszłość w historii kolei. W tym filmie dowiecie się o początkach kolei w Zawierciu, o budowie dworca, o budowie linii kolejowej, o budowie bocznic do różnych zakładów zawierciańskich, a także o budowie linii Tarnowskie Góry Zawiercie. Przedstawię Wam fakty z gazet. Opowiem też o katastrofach i wypadkach, jakie miały miejsce w Zawierciu i okolicach. A więc zaczynajmy. Do czasu wybudowania linii kolejowej podróż z Warszawy do Krakowa dyliżansem, czyli około jakieś 304 km, pokonywano w czasie około 23 godzin. Oczywiście po drodze, by usprawnić organizację takiej podróży, istniało wiele zajazdów do wymiany zmęczonych koni. Ten rodzaj komunikacji prowadził Piotr Steinkeller, przemysłowiec i kupiec z Żarek. Aktem notarialnym z dnia 25 listopada 1838 roku zawiązało się Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Obok Piotra Steinkellera akces do towarzystwa zgłosił Dom Handlowy Bracia Łubieńscy i spółka w Warszawie. Oczywiście, wbrew nazwie, kolej nie miała docierać wprost do Wiednia, ale ułatwiać podróżnym kontakt z liniami funkcjonującymi już na terenie Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego. Wytyczony do realizacji odcinek przyszłej trasy kolejowej z Warszawy do przygranicznej wsi Maczki był wówczas najdłuższym w Europie odcinkiem budowanym jednorazowo. Już w lipcu 1839 roku na wniosek Piotra Steinkellera Bank Polski odkomenderował inżyniera Wysockiego, który wspólnie z inżynierem Urbańskim przystępują do prac związanych z wytyczeniem linii jednotorowej z licznymi mijankami. I w 1839 następują już prace projektowo-pomiarowe w terenie. 3 marca 1840 roku Piotr Steinkeller zamówił 5 parowozów w zakładach Johna Cockerilla. Umowa dotyczyła 2 parowozów towarowych Warszawa i Wisła oraz 3 osobowych Rawka, Bzura i Rogów. Pierwszy parowóz Warszawa wszedł do eksploatacji już 25 września 1944 roku. W kwietniu 1840 rozpoczęto roboty na całej wytyczonej trasie. Układano jeden tor, ale prace ziemne i murowane mosty wykonywano od razu z zapasem na kolejne tory. Linia przebiegała od Warszawy przez Grodzisk Mazowiecki, Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Częstochowę, Zawiercie i dalej przez graniczną wieś Maczki do znajdujących się już w zaborze austriacko-węgierskim Szczakowej i Krakowa, które miały już połączenie przez Mysłowice z Opolem i Wrocławiem. Mimo iż prace przebiegały sprawnie, to jak to bywa, po wyczerpaniu się funduszy z pożyczki zaciągniętej w Banku Polskim w listopadzie 1841 roku prace przerwano. Mimo że zrealizowano ponad połowę robót, to 13 maja 1842 Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej rozwiązano. Na szczęście dla kolei i naszej historii, już rok później, bo w 1843, przedstawiciele rządu otrzymali specjalne środki finansowe ze Skarbu Królestwa Polskiego i w lipcu 1844 roku zapoczątkowano budowę dworca kolejowego w Warszawie, a jesienią 1846 roku nowa trasa dotarła już do Częstochowy. Tym sposobem docieramy do daty 22 listopada 1847 roku, gdy odbywa się próbna jazda na odcinku Częstochowa-Ząbkowice. Już 13 grudnia 1847 roku oddano do eksploatacji odcinek Częstochowa-Ząbkowice
Oddanie do użytku publicznego całego odcinka Częstochowa-Maczki odbyło się 15 kwietnia 1848 roku. Podsumowując, na budowie drogi żelaznej pracowało około 6 tysięcy ludzi. Trwała ona, nie licząc przerwy, 5 lat i 8 miesięcy. Długość całego odcinka od Warszawy do granicy państwa wynosiła 307 km i w 1848 roku posiadała 21 stacji i 9 przystanków. Stacje w bliskości Zawiercia to Myszków i Łazy, a przystanki to Zawiercie i Rudniki. Dodatkowo w Łazach powstanie parowozownia podręczna, tak zwanej pierwszej rangi. W 1879 roku inżynier Antoni Lewicki rozpoczyna budowę drugiej nitki torowej i już w 1880 roku zbudowano drugi tor z Ząbkowic do Myszkowa. Inauguracja tej modernizacji miała miejsce w 1881 roku. Jeszcze przed omówieniem stricte sytuacji w Zawierciu, omówmy, jak wyglądały składy kolejowe i jak wyglądały pierwsze podróże koleją. Istniały cztery klasy wagonów. W klasie pierwszej w wagonie znajdowały się trzy przedziały, czyli łącznie 18 miejsc. Jak wiadomo, pierwsza klasa to luksus i do tego szyby w oknach. Bo już w drugiej klasie wagony były bezprzedziałowe, mieściły 24 miejsca, a w oknach zamiast szyb skórzane bądź płócienne zasłony. W trzeciej klasie, na twardych drewnianych siedzeniach, mogło zasiąść 32 pasażerów. W wagonie nie było ścian czołowych, dach był wsparty na kolumnach. Klasa czwarta to praktycznie ten sam standard co klasa trzecia, jednakże wagon był pozbawiony dachu, a liczba pasażerów wynosiła po prostu ile się zmieściło. Oczywiście z biegiem czasu komfort podróżowania poprawił się, szyby i przedziały wprowadzono w drugiej i trzeciej klasie, a czwartą klasę wycofano. Siedzenia w pierwszej klasie obijano pluszem, a w drugiej klasie skórą. Następnie w latach 60. i 70. XIX wieku wprowadzano ogrzewanie na parę z parowozu lub z wagonu grzewczego. Około roku 1885 wprowadzono wagony z korytarzem bocznym na całej długości. A pod koniec XIX wieku wprowadzono wagony czteroosiowe i trzyosiowe. Wagony posiadały już toalety z dostępem do wody, ogrzewanie parowe, zespolone hamulce i gazowe oświetlenie. Co się tyczy parowozów, to przygotowany do podróży parowóz osobowy ważył około 16-17 ton. Do tego dochodził tender z zapasem wody i drewna. Taki parowóz rozpędzał się do prędkości 30 km na godzinę. Właśnie jedzie pociąg, który przywiezie mi materiały do następnego filmu, więc krótka przerwa na odebranie. No, muszę go gonić. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? O, jest. Dzięki. Do zobaczenia. Okej. To mamy. Dwudziestego piątego września 1871 roku Edmund Zechert, właściciel dóbr kromołowskich, sprzedał aktem notarialnym grunt o wielkości 7 murk i 18 prętów kwadratowych i rok później stanął w tym miejscu drewniany budynek stacyjny. Jak się możemy domyśleć, ruch pasażerski i towarowy z roku na rok rósł i już w 1810 roku wybudowano pierwszy murowany dworzec.
znacznie mniejszy niż dzisiejszy budynek. Poczekalnia drugiej klasy mieściła tylko 40 osób, a poczekalnia trzeciej klasy mogła pomieścić jeszcze mniejszą ilość pasażerów. Jednak i to po kilku latach było niewystarczające. Jak donoszą gazety z 1902 roku, ruch kolejowy był na tyle silny, że doszło do katastrofy kolejowej. Cytując, silnym echem rozniosła się wieść o katastrofie kolejowej, która miała miejsce tuż przy stacji Zawierciu, w nocy z 15 na 16 grudnia. Ekspres dążący z Warszawy najechał na manewrujący pociąg towarowy. Tym razem nieszczęściu ulegli mali, świata tego, nie będzie przed to ani szumnych nekrologów, ani pysznych artykułów, bo wszak to tylko jeden dróżnik ciężko, a czterech brekowych lekko rannych. Ciasnota na tutejszej stacji jest niezmierna. Terytorium jej mogło odpowiadać warunkom przed lat 30, gdy Zawiercie było przystankiem, nie zaś obecnie, kiedy w Zawierciu i okolicy powstały wielkie zakłady przemysłowe z blisko 25-tysięczną ludnością. Tuż za stacją, w stronę stacji Łazy, gdzie właśnie miała miejsce ostatnia katastrofa, nie istnieje wcale zapasowy tor dla manewrujących pociągów. W dzień katastrofy stacja była tak zapchaną pociągami towarowymi, tak zwaną ekstra pociągami, które przewożą ładunek tylko do Zawiercia, a stąd dalej są wysyłane, że zarząd stacji zmuszony był przyjąć pociąg towarowy na pierwszą linię, zamiast go od razu puścić na linię trzecią. To właśnie rażąca anomalia spowodowała katastrofę. Dziwić się przed to wprost należy i tylko zawdzięczać można ciężkiej pracy urzędników stacji, że takie katastrofy nie zdarzają się częściej. Możemy też przeczytać, że ruch kolejowy stanowi duże utrudnienie dla ruchu pieszego i kołowego, gdyż linia kolejowa przecina miasto na dwie części, z czego istnieją tylko dwa przejazdy kolejowe. Lecz nie tylko na stacji towarowej porządek taki się spotyka. Mam bowiem na względzie całe terytorialne położenie drogi żelaznej w Zawierciu, które się przyczynia do tak częstych wypadków. Otóż plant kolejowy dzieli Zawiercie przez całą swoją długość na dwie prawie równe dzielnice, które są ze sobą połączone tylko dwoma tak zwanymi przejazdami. Ze względu na przejazd około 100 pociągów i znacznie jeszcze większej ilości pociągów manewrujących, śmiało twierdzić można, że co kilka minut zamykają się dla publiczności te jedyne arterie, łączące obie dzielnice. Gdy dowiadujemy się i rozważymy, że tysiące fur z rudą, węglem, materiałem budowlanym i tym podobne, jedynie te wrota minąć muszą, że tysiące robotników kilka razy dziennie dąży przez przejazdy do fabryk tuż obok plantu położonych, kiedy ich domy familijne są pobudowane na przeciwnej stronie, że nareszcie ludzie każdego fachu i specjalności są bezustannie narażeni na stratę czasu i niebezpieczeństwo życia. Aby nie być przejechanym przez pociąg, potraktowanym przez konie, to zrozumie, że łatwa jest tutaj sposobność do katastrof. Biedni, zdenerwowani i zmęczeni dróżnicy bezustannie tylko biegają i niejednego spod pociągu prawie za połty chwytają. Taki widok przedstawiają te przejazdy już dzisiaj. A co będzie za lat kilka wobec coraz zwiększającego się ruchu na drodze żelaznej i coraz więcej rozwijającego się miasta? Oczywiście z pojawieniem się kolei warszawsko-wiedeńskiej pojawiły się prywatne bocznice kolejowe. Tak na przykład w 1899 roku przy rozbudowie huty szkła rejchowie przy nowo wybudowanym budynku magazynu wyrobów gotowych doprowadzają 300-metrową bocznicę kolejową, która umożliwia ekspediowanie wyrobów wprost właśnie z tego magazynu. Jak donosi kurier sosnowiecki z dnia 18 sierpnia 1901 roku, nowa prywatna bocznica kolejowa uruchomioną została, łącząc stację Zawiercie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z fabryką cementu Ogrodzieniec, odległą przeszło o 6 wiorst. Nowa bocznica kolejowa, łącząca stację Zawiercie z prywatnymi zakładami przemysłowo-fabrycznymi położonymi w okolicy. Zbudowana została kosztem 175 tysięcy rubli, a przed uruchomieniem przyjętą i uznaną za dobrze zbudowaną przez specjalną komisję, wydelegowaną przez władzę komunikacyjną. Jak widzimy na mapie, bocznica odchodzi od kolei warszawsko-wiedeńskiej. Przed cmentarzem dołączona jest bocznica do huty Zawiercie. Jadąc dalej przez Pugasówkę, dojeżdżamy do fabryki cementu Ogrodzieniec. Możemy zobaczyć jeszcze widok z nastawni na Pugasówce, rozebranej po roku 2000.
Dzisiaj, spacerując nasypem kolejowym na fugasówce, możemy dostrzec wprawnym okiem ostatnie relikty torowiska. Jak już wspomniałem, do tej bocznicy dobudowana jest równocześnie bocznica do huty Zawiercie. Możemy zaobserwować, jak skład prowadzony przez ST48 wjeżdża z linii kolejowej na bocznicę prowadzącą do huty. Dziś ta bocznica obsługuje tylko hutę Zawiercie. Na tym filmie możemy zaobserwować, jak skład, przecinając ulicę Paderewskiego, wjeżdża już na teren huty Zawiercie. W tym samym roku, czyli w 1901, władze carskie wydają zgodę na budowę linii wąskotorowej. Linia wiodła od rampy przeładunkowej na placu fabryki maszyn Poręba. Plac znajdował się obok kuty szkła naprzeciwko dworca. Linia posiadała po drodze odgałęzienia do kopalni Stanisław i kopalni Zygmunt, a później jeszcze do kopalni Teodor pod Siewierzem. Linia prowadziła do tak zwanego Starego Zakładu w Porębie, gdzie dzisiaj mieści się zabytkowa wieża wyciągowa wsadu wielkopiecowego z 1798 roku. Następną bocznicą była bocznica do tak zwanej octowni, czyli zakładu suchej destylacji drewna. Na fotografii możemy dostrzec wjazd do octowni oraz piękną obrotnicę ręczną na terenie octowni. Jadąc dalej, kolejną bocznicą jest bocznica do fabryki Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie. Możemy zobaczyć, jak wyglądała brama wjazdowa. Kolejną bocznicą jest bocznica do fabryki gwoździ i hufnali na Borowym Polu. Dziś po fabryce zostały tylko mury.
Po dawnym torowisku nie ma śladu. Jednakże oko wprawnego odkrywcy może dostrzec w zaroślach pozostałości dawnego torowiska. Jak widzimy, gęstość linii kolejowych ciągle się rozrastała. Wzrastał też ruch pasażerski i towarowy. Jak podają statystyki z 1810 roku, nasycenie na linii warszawsko-wiedeńskiej lokomotywami wynosiło około pół maszyny na wiorstę, czyli około pół maszyny na 1 km. Jak czytamy w gazecie z 23 marca 1902 roku, ubolewają tu wszyscy nad zniesieniem posady lekarza kolejowego od 1 kwietnia, gdzie nadal będą szukali ratunku w chorobie liczni urzędnicy i oficjaliści stacji Zawiercie. W gazecie z 5 października 1902 roku czytamy: Zdawałoby się, że Zawiercie, z powodu złego stanu przemysłu fabrycznego, jakiś czas pogrożone będzie w zastoju. Tymczasem tak nie jest, gdyż Zawiercie przybiera szatę większego miasta. Wybudowano kilka prywatnych, bardzo ładnych murowanych domów, zawdzięczając to przystępnej cenie materiału budowlanego i zmniejszenia się ceny na place. Wybrukowano już 4 ulice, a obecnie kończą 5, która prowadzi od pierwszego kolejowego przejazdu aż poza domy familijne Huty Szklanej. Co do oświetlenia ulic, to pozostaje bardzo wiele do życzenia, gdyż panują u nas egipskie ciemności. Albowiem tylko domy familijne fabryki Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie i familijne domy Huty Szklanej posiadają jako takie latarnie. Reszta ulic naszego miasta, jak wyżej powiedziałem, pogrążona jest w egipskich ciemnościach. Przejść na przykład ulicą prowadzącą około Huty Szklanej stanowczo w nocy niepodobna i niebezpiecznie. Nie dość, że ta ulica nie ma żadnego oświetlenia, lecz bardzo łatwo można wpaść do kanału, niczym niezabezpieczonego, a dochodzącego w niektórych miejscach do kilku łokci głębokości. Już niejednokrotnie ten i ów wpadł, lecz połamania rąk, nóg, żeber i skręcenia karku jakimś cudem ludziska unikali. Kanał ten łatwym sposobem i tanim kosztem można zabezpieczyć, ogrodziwszy takowy chociażby jedną barierą. A należałoby to koniecznie zrobić, przecież tuż nad kanałem przechodzi dziennie po kilkaset robotników z huty, więc dla samego bezpieczeństwa ludzi należałoby o tym pomyśleć. W gazecie z 5 lipca 1903 roku czytamy: Towarzystwo Akcyjne Fabryki Zawiercie porozumiało się ostatecznie z Zarządem Kolei Wiedeńskiej względem urządzenia przez linię kolejową kanału podziemnego dla przeprowadzenia światła elektrycznego. Ulice domów familijnych będą oświetlone lampami łukowymi. Przy tym mieszkania tych urzędników fabrycznych, którzy obecnie pobierają pieniądze na światło, będą również oświetlone elektrycznością. A co najgłośniejsze, i nasza świątynia otrzyma tożsamo światło. W gazecie z 7 lutego 1904 roku czytamy: Kolej warszawsko-wiedeńska oświetliła stację Zawiercie lampami systemu Gaukina, co również dużo wpływa na dogodność mieszkańców Zawiercia. Jak możemy zobaczyć, na mapie z początku XX wieku w Łazach i Zawierciu mamy następujące bocznice od głównej drogi żelaznej. Do cementowni Wysoka, cementowni Łazy, do cęgielni, do tartaku Hrabiny Poleskiej, do kopalni Kamila, do Towarzystwa Akcyjnego Hulczyński, do cementowni Ogrodzieniec, do tartaku, do kopalni Teodor, do Poręby, do fabryki szkła Zawiercie, do fabryki wyrobów bawełnianych Zawiercie i już w stronę Myszkowa, do kopalni Adela na Nieradzie. Już w latach od 1910 do 1914 wybudowano dworzec eksploatowany do dzisiaj. Oddano go do użytku w kwietniu 1914 roku. Wybudowany według projektu Czesława Domaniewskiego, upamiętniał 300-lecie panowania carów z dynastii Romanowów. Niestety, radość nie trwała długo. Rok 1914 to początek I wojny światowej. I już w pierwszych miesiącach, jak donoszą gazety z listopada 1914 roku, wojska niemieckie po 3-miesięcznej gospodarce upamiętniły swój pobyt w Zawierciu. Grozą przejmującymi fajerwerkami przy zrywaniu materiałami wybuchowymi mostów, witryn i niektórych budynków kolejowych.
Rozpoczęło się to w dniu 9 bieżącego miesiąca i trwało 2 dni. Jak czytamy dalej, ziemia drżała, zachmurzyło się niebo, zaćmiło słońce, które zastąpiła łuna pożarowa od strony dworca kolejowego. Tam bowiem morze ognia pochłonęło magazyny kolejowe oraz oba dworce, stary i nowy, który po długich oczekiwaniach zaledwie od paru miesięcy został oddany do publicznego użytku. Trzeba też było widzieć ten charakterystyczny rys żołnierzy, którzy z lubością i zacietrzewieniem wykonywali rąbania słupów latarni, podpalania budynków i niszczenia wszystkiego. Pierwsza wojna światowa przyniosła zniszczenia na całej linii warszawsko-wiedeńskiej oraz wywózkę taboru kolejowego do Zaborcy. Jednakże już w 1920 roku prasa donosiła o pierwszych zakończonych inwestycjach. Między innymi wzniesiono 10 wież ciśnień, dworce w Skierniewicach, Zawierciu i Falenicy zostały wiernie odbudowane, jedynie w Zawierciu wprowadzono nieduże zmiany w wewnętrznym układzie dworca. Kolejne lata 20. XX wieku to rozbudowa Zawiercia. Główne zakłady produkcyjne zwiększają produkcję, równocześnie zwiększając zatrudnienie. Następuje brukowanie kolejnych ulic. W 1927 roku główna ulica od dworca kolejowego, czyli 3 maja, dostaje nową nawierzchnię. Była to pierwsza ulica pokryta materiałem smołowcowym. Wykonawcą było Towarzystwo Budowy Dróg Smołowcowych w Katowicach. W tych też latach 20. na dworcu w Zawierciu miały miejsce dwie podniosłe uroczystości. Pierwsza, 25 października 1924 roku, gdy o godzinie 13:17 zatrzymał się pociąg nadzwyczajny, numer 204, przewożący zwłoki świętej pamięci Henryka Sienkiewicza. A było to tak, w tym dniu o godzinie 8:25 rano. Trumna z ciałem Sienkiewicza dotarła do granicy polsko-czechosłowackiej w Piotrowicach i rozpoczęła podróż do Warszawy, zatrzymując się po drodze w Katowicach, Sosnowcu, Zawierciu i Częstochowie. Tu w klasztorze jasnogórskim odbyło się nabożeństwo. Następnie przez Radomsko, Piotrków, Koluszki, Skierniewice i Żyrardów kondukt dotarł do stolicy. Kolejna taka uroczystość miała miejsce w czerwcu 1927 roku, kiedy to z Francji sprowadzono szczątki Juliusza Słowackiego. 26 czerwca drogą morską i wodną w górę Wisły prochy dotarły do Warszawy. Następnego dnia pociąg specjalny o numerze 205 składający się z dwóch wagonów bagażowych dla składania wieńców, czterech pulmanowskich i salonki numer 19, w której znajdowała się trumna, wyruszył ze stolicy w kierunku Krakowa. Po drodze zatrzymując się w Skierniewicach, Koluszkach, Piotrkowie, Radomsku, Częstochowie, Zawierciu, Sosnowcu i Katowicach. Kulminacją podróży i pogrzebu były krakowskie uroczystości zorganizowane na Wawelu. Następne lata 30. XX wieku dla Zawiercia i jego przemysłu nie będą bardzo łaskawe. Jak możemy przeczytać w gazecie z 4 czerwca 1933 roku, olbrzymia kradzież w pociągu. 38 tysięcy złotych pod Zawierciem skradła elegancka para. W pociągu kurierskim zdążającym z Warszawy do Katowic po południu zostali literalnie ogołocony z posiadanego przy sobie wcale jak na dzisiejsze czasy pokaźnego majątku kupiec z Warszawy, Motek Grinberg. W pewnej chwili do przedziału, w którym siedział ów kupiec, weszła elegancka para, czyniąca wrażenie małżeństwa, przy czym kobieta zawiązała wkrótce ożywioną rozmowę z Grinbergiem, podczas kiedy młody człowiek, domniemany małżonek, wypalił papierosa o dość dziwnym zapachu i wyszedł na korytarz. Dyskusja z pełną temperamentu osobą przybrała wkrótce charakter intymnego zwierzenia, pośród którego Grinberg stracił pamięć i świadomość. Po pewnym czasie, gdy dojeżdżał już do Zawiercia, Grinberg ocknął się z zamroczenia i wówczas spostrzegł ku swojemu największemu przerażeniu, że został okradziony. Otóż z wewnętrznej kieszeni kamizelki, przypiętej agrafką, wyjęto mu $1000 amerykańskich. W nowych banknotach po $50, 900 funtów szterlingów, w banknotach po 5 i po 20 funtów oraz pewną kwotę w złotych polskich. Grinberg nie meldował o kradzieży w Zawierciu, ponieważ był tak zdenerwowany,
że nie mógł przyjść do siebie. Natomiast zawiadomił o wypadku dopiero po zajechaniu do Katowic. 27 maja 1933 roku czytamy: pociąg z pątnikami wpadł na drezynę. Echa katastrofy pod Zawierciem. Przedmiotem rozpatrywania przez Sosnowiecki Sąd Okręgowy była wczoraj sprawa drobnej katastrofy kolejowej, jaka wydarzyła się kilka miesięcy temu na odcinku Zawiercie-Borowe Pole. Pociąg wioziący wówczas pątników do Częstochowy najechał całym pędem pod Borowym Polem na drezynę, rozbijając ją w drobne kawałki. Szczęściem, poza uszkodzeniem wagonu służbowego, odbyło się bez ofiar w ludziach i większych szkód. Za spowodowanie tej katastrofy pociągnięty został do odpowiedzialności zawiadowca odcinka drogowego w Zawierciu, 37-letni Władysław Smoliński. Smoliński, wyjeżdżając drezyną bez zezwolenia dyżurnego ruchu, do czego w myśl obowiązujących przepisów kolejowych był obowiązany, omal sam wraz z dwoma robotnikami prowadzącymi drezynę nie postradał życia. W ostatniej chwili zdołał wraz z robotnikami uciec przed nadchodzącym pociągiem. Po uwzględnieniu wszelkich okoliczności łagodzących, sąd skazał zawiadowcę Smolińskiego za jego lekkomyślny krok, który w razie wykolejenia się pociągu mógł pociągnąć za sobą nieobliczalne następstwa, na 100 zł grzywny. We wtorek, 19 czerwca 1934 roku, czytamy: ostatnia droga świętej pamięci ministra Pierackiego. Wczoraj około godziny 6 po południu przez Zawiercie przejechał pociąg żałobny wiozący zwłoki świętej pamięci ministra Pierackiego. Na peronie dworca zgromadzili się przedstawiciele władz ze starostą Konopackim na czele, przedstawiciele organizacji społecznych, związków, stowarzyszeń i korporacji. Wzdłuż ulicy 3 Maja ustawiły się szpalerem te organizacje, które nie mogły pomieścić się na dworcu, oraz tysiączne rzesze publiczności. Tłumy w milczeniu spotkały żałobny pociąg. Jednakże jeśli chodzi o kolej w Zawierciu, pojawi się w tych latach wiele modernizacji i inwestycji. Na przykład w 1932 roku stacja Zawiercie może już przyjmować pociągi pospieszne. W drugiej połowie lat 30. wykonano oczekiwany od lat tunel pod torami przy fabryce TAS. Oraz most na rzece Warcie. W 1936 mieszkańcy Zawiercia mogli przywitać na dworcu powracającego z Francji na tamte czasy jeszcze generała Rydza Śmigłego. Natomiast w roku 1934 zarząd miejski w Zawierciu przy pomocy finansowej funduszu oraz przy udziale PKP w formie bezpłatnego dostarczania materiałów nawierzchni żelaznych budują bocznicę od strony Zawiercia do zakładów mechaników polskich z Ameryki w Porębie. Dzięki prowadzonej równocześnie dokumentacji fotograficznej możemy dziś zobaczyć, jak wyglądały prace nad tym odcinku. Na skutek dalszych starań zarządu miejskiego w Zawierciu w latach 1935-1937 został przez Ministerstwo Komunikacji zatwierdzony projekt przedłużenia bocznicy od Poręby do Siewierza, a następnie do Mierzęcic. Jak możemy przeczytać w gazecie z 25 maja 1935 roku, dalsza rozbudowa kolei. Oniegdaj pod przewodnictwem prezydenta Szczodrowskiego odbyło się plenarne posiedzenie zarządu miejskiego, na którym rozpatrzono cały szereg spraw gospodarczo-samorządowych. Między innymi rozpatrywano sprawę przyjęcia dalszej dotacji w sumie 200 tysięcy złotych z Funduszu Pracy na budowę kolei. Jak czytamy dalej, sprawa nabycia terenów pod budowę bocznicy kolejowej Zawiercie Poręba Siewierz po przeprowadzonej nad nią dyskusji została odroczona. Jako dalszy ciąg
Niedobrych wiadomości z tego numeru gazety możemy przeczytać. Zmasakrowany przez pociąg na torze kolejowym pod Zawierciem. Przy drobnej reparacji toru kolejowego pod Zawierciem, obok borowego pola, zatrudniony był oniegdaj 40-letni robotnik kolejowy, Stanisław Jarza, zamieszkały we wsi Skałka. Schylony przy pracy Jarza zauważył, że torem nadjeżdża pociąg towarowy. Jarza usunął się na drugi tor, którym z przeciwnej strony nadbiegł pociąg osobowy, którego na nieszczęście stojący na tym torze Jarza nie zauważył. Pociąg wpadł na Jarzę i wlókł go na przestrzeni 28 metrów. Na torze znaleziono już tylko zmasakrowane zwłoki. Ale już w gazecie z 30 sierpnia 1936 roku czytamy. Techniczny odbiór odcinka kolejowego. W piątek 28 bieżącego miesiąca odbył się techniczny odbiór nowo wybudowanego odcinka kolejowego Zawiercie Poręba. W komisji odbiorczej m.in. brali udział dyrektor Wojewódzkiego Biura Funduszu Pracy, przedstawiciele kolei, prezydent miasta oraz przewodniczący Komitetu Budowy Kolei, poseł inżynier Zygmunt Sowiński wraz z członkami tego komitetu. Ruch kolejowy na tej linii otwarty zostanie z dniem 15 września. Zaznaczyć należy, że nowo wybudowany odcinek jest dopiero pierwszym etapem budującej się kolei Zawiercie Poręba Siewierz Tarnowskie Góry. Roboty przy budowie odcinka Poręba Siewierz są obecnie w pełnym toku. Budowę tej kolei prowadzi znane w kraju towarzystwo budowlane inżynierowie Trączyński, Czarnota, Bojarski i spółka w Warszawie. W tym miejscu musimy przedstawić jeszcze postać inżyniera Sowińskiego. Jak czytamy w gazetach z tamtego okresu, z 8 września 1935 roku, Zygmunt Sowiński, liczący 42 lata, jest zawiercianinem, zawodu inżynierem elektrykiem. Po ukończeniu Politechniki we Lwowie brał on czynny udział w obronie Lwowa. Po zwolnieniu z wojska pracował w fabryce TAS w Zawierciu. Następnie był prezesem przedostatniej Rady Miejskiej. Był twórcą oraz dyrektorem Miejskiego Zakładu Elektrycznego i Wodociągowego, na którym to odcinku położył wiele zasług dla miasta. Obecnie od kilku miesięcy jest dyrektorem miejscowej Huty Szkła. Jest znanym działaczem na terenie robotniczym. Jako założyciel i prezes spółdzielni robotniczej bierze wybitny udział w życiu szeregu organizacji społecznych, szczególnie interesuje się zagadnieniami gospodarczymi. Jest prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu, wiceprezesem Związku Izb Przemysłowo-Handlowych w Warszawie. Jako poseł w ostatnim Sejmie, wybrany również z powiatu sawieckiego, brał wybitny udział w pracach komisji gospodarczych i socjalnych. Był członkiem Komisji Budżetowej Przemysłowo-Handlowej i Opieki Społecznej. Obecnie w Zawierciu jest przewodniczącym Komisji Robót Publicznych oraz prezesem Komitetu Budowy Odcinka Kolejowego Zawiercie Poręba Siewierz. Przy okazji przedstawiania osoby inżyniera Sowińskiego wspomnijmy, że w 1935 roku został oddany do użytku most na rzece Warcie przy ulicy Kasprowicza. Nadano mu imię inżyniera Zygmunta Sowińskiego. W gazecie z 22 czerwca 1937 roku możemy przeczytać o podwyżce płac przy budowie kolei. W ubiegłą sobotę w Miejscowym Inspektoracie Pracy odbyła się konferencja w sprawie postulatów wysuniętych przez robotników zatrudnionych przy budowie odcinka kolei Zawiercie - Siewierz - Tarnowskie Góry, a którą to budowę prowadzi firma inżynier Czarnota, Bojarski, Strączyński i spółka w Warszawie. Robotnicy zażądali podwyżki dotychczasowych płac, ustalenia zasadniczej dniówki w wysokości 3 zł, przestrzegania 8-godzinnego dnia pracy itd. Przedstawiciele firmy oświadczyli, że na wysunięte przez robotników żądania nadeślą inspektorowi w najbliższym czasie odpowiedź pisemną. Jak możemy przeczytać w gazecie Tarnogórskiej z dnia 19 marca 1938 roku, w sprawie budowy kolei Tarnowskie Góry Zawiercie. Jak wiadomo, zaczęto przed 2 laty budować kolej Zawiercie-Siewierz. Budowa tej kolei, względnie nasyp kolejowy, jest już gotowy. Na odcinku Zawiercie-Ożarowice, na odcinku Zawiercie-Poręba kursują już pociągi towarowe. Zaś dla pociągów osobowych odcinek jeszcze nie jest otwarty. W ostatnich dniach w porozumieniu z Ministerstwem Komunikacji, Głównym Zarządem Fundacji Pracy oraz Panem Wojewodą powołano do życia Komitet Dalszego Przeprowadzenia Budowy Linii Normalno-Torowej z Zawiercia do Tarnowskich Gór. Siedzibą tego komitetu jest magistrat miasta Zawiercia. Przewodniczącym Komitetu Budowy Kolei jest pan poseł Sowiński. Do zakresu działania Komitetu Budowy Kolei Zawiercie Tarnowskie Góry należy wydawanie opinii po projektowanej inwestycji, rozpatrzenie i ustalenie planu finansowania budowy, przyjęcie i zatwierdzenie projektów, kosztów i ofert złożonych przy przetargach oraz kontrolowanie robót i budowli prowadzonych w zakresie własnym lub przez przedsiębiorców za pośrednictwem wyłonionych przez siebie komisji.
Jako dalszy plan budowy tej nowej linii kolejowej mają się niebawem rozpocząć prace około balastrowania, nawierzchni zawiercie do Mierzęcic i dalsza budowa nasypu kolejowego od Ożarowic do Brynicy. Zaś w przyszłym roku mają być przeprowadzone roboty ziemne na terenie powiatu tarnogórskiego. W następnych tygodniach ma nastąpić wytyczenie trasy kolejowej na terenie powiatu tarnogórskiego. W czasie, gdy budowa kolei będzie przeprowadzana na terenie powiatu tarnogórskiego, kierownictwo budowy znajdować będzie się w magistracie w Tarnowskich Górach. Przy budowie odcinka kolejowego Ożarowice-Tarnowskie Góry będą zatrudnieni bezrobotni z powiatu tarnogórskiego. Gazeta Piekarska z dnia 9 lipca 1938 roku poświęca aż całą stronę na opis budowy linii Tarnowskie Góry-Zawiercie. Możemy zobaczyć oryginalny druk nr 12, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, rządowy projekt ustawy o budowie normalnotorowej kolei Zawiercie Tarnowskie Góry. Ustawa o budowie normalnotorowej kolei Zawiercie Tarnowskie Góry. Artykuł 1. Upoważnia się rząd do budowy normalnotorowej linii kolejowej użytku publicznego Zawiercie Tarnowskie Góry, ogólnej długości około 40 km. Artykuł 2. Koszty budowy będą pokryte bądź drogą operacji kredytowych opartych na specjalnych tytułach prawnych, bądź z kredytów wstawianych do preliminarza rozchodów funduszu inwestycyjnego przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. W uzasadnieniu czytamy m.in. Zarząd Miejski w Zawierciu przy pomocy finansowej Funduszu Pracy oraz przy udziale PKP w formie bezpłatnego dostarczenia materiałów nawierzchni żelaznej rozpoczął w roku 1934 budowę bocznicy od strony Zawiercia do zakładów mechanicznych Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Porębie. Ruch towarowy na tym odcinku został otwarty w 1937 roku. Na skutek dalszych starań Zarządu Miejskiego w Zawierciu w latach 1935-1937 został przez Ministerstwo Komunikacji zatwierdzony projekt przedłużenia bocznicy od Poręby do miasteczka Siewierza, a następnie do Mierzęcic, w pobliżu granicy województwa śląskiego. Na odcinku tym, dzięki dotacjom Funduszu Pracy, zostały już wykonane roboty pod torze. Linia ta posiadać będzie duże znaczenie lokalne, gdyż połączy z siecią kolejową szereg miejscowości pozbawionych dotychczas komunikacji kolejowej, a poza tym stworzy wyjście z okręgu tarnogórskiego z ominięciem przeciążonych węzłów katowickiego i sosnowieckiego w kierunku uprzemysłowionych ośrodków położonych wzdłuż linii Sosnowiec-Częstochowa. W przyszłości linia Zawiercie-Tarnowskie Góry stanowić będzie część składową projektowanej magistrali węglowej Śląsk-Wołyń, którą zamierza się przeprowadzić przez Zawiercie, Kozłów, Rozwadów, Wojnicę do Łódzka. Jak czytamy w sprawozdaniu Komisji Komunikacyjnej o rządowym projekcie ustawy o budowie normalnotorowej kolei Zawiercie Tarnowskie Góry w odniesieniu do druku nr 12. Komisja rozważyła powyższy projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 1938 roku. Komisja rozszerzyła zakres ustawy, upoważniając rząd do przedłużenia proponowanej linii kolejowej na wschód o 50 km do miejscowości Kozłów. Rozszerzenie tej trasy zostało podyktowane względami gospodarczymi, a to celem umożliwienia terenom o dużych wartościach przemysłowych nawiązania do istniejącej linii kolejowej. Co mógł dać dla Zawiercia taki zapis o przedłużeniu linii kolejowej na wschód? Otóż gospodarczo bardzo wiele, bo do istniejącej linii dawnej warszawsko-wiedeńskiej z północy na południe można było dobudować jeszcze linię z zachodu na wschód, czyli do budowanej linii Zawiercie-Tarnowskie Góry można byłoby dobudować linię na wschód przez Pilicę, Wierbkę, co stanowiłoby to kolejną magistralę, kolejne możliwości wymiany towarów, kolejne możliwości handlowe. Jednakże II wojna światowa, jej rozpoczęcie zniweczyło ten plan. Jak czytamy 8 grudnia 1937 roku, widocznym więc staje się, że realizacja programu inwestycji komunikacyjnych w Centralnym Okręgu Przemysłowym wymaga utworzenia z Sandomierza węzła komunikacyjnego, w którym zbiegłyby się linie kolejowe, drogi publiczne i wodne, łączące zachód ze wschodem. W
północ z południem, analogicznie tak jak to ma miejsce na północy z Warszawą. Dla wypełnienia tego zagadnienia kolejowy węzeł sandomierski musi ulec znacznej rozbudowie przez wykonanie nowych linii i rozbudowę istniejących węzłów kolejowych. W pierwszej kolejności, dla zbliżenia źródeł surowcowych, należałoby wykonać budowę magistrali kolejowej Zawiercie, Pilica, Kozów, Sandomierz, Kwierce. Wykonanie tej trasy zbliży południowo-zachodnie ośrodki przemysłowe i centralny okręg przemysłowy z województwami wschodnimi i źródłem rud manganowych zalegających na południu ZSSR. 30 sierpnia 1938 roku możemy już przeczytać. Budowa kolei Zawiercie Kozów, najważniejsza inwestycja w Olkuskie. W roku 1935 zawiązał się Komitet Budowy Kolei Zawiercie Kozów z władzami administracyjnymi powiatu oraz posłem inżynierem Sowińskim i senatorem Kleszczyńskim na czele. Budowa tej kolei, mającej przebiegać przez Pilicę, Pierepkę, Sławniów i Żarnowiec, ma dla powiatu olkuskiego kolosalne znaczenie gospodarcze. Przede wszystkim, kolej umożliwiłaby uruchomienie czynnych od roku 1927 dość dużych fabryk papierów w Wierpce i Sławniowie, w których znalazłoby co najmniej 700 robotników stałą pracę, żyjących dziś w najskrajniejszej nędzy. Fabryki te zostały unieruchomione z powodu braku taniej komunikacji dla transportu surowców i fabrykantów. Fabryki położone są o 20 km od najbliższej stacji kolejowej. Dalej kolej podniesie gospodarczą prawie połowę powiatu olkuskiego, jak również część powiatu miechowskiego, skutkiem dogodnej komunikacji dla zbytku ziemiopłodów w pobliżu Zawiercia i Zagłębia Dąbrowskiego, a nawet Śląska. Budowa kolei poza tym zatrudniłaby przez pewien okres czasu z górą 1000 robotników. Plany i kosztorysy są już dawno gotowe i znajdują się w posiadaniu Wydziału Powiatowego w Olkuszu. Koszt tej inwestycji obliczony jest na przeszło 3 miliony złotych. Inwestycja ta jest jedną z najkonieczniejszych i władze centralne powinny wziąć ją pod uwagę. Ważność wybudowania kolei zrozumieli nie mniej mieszkańcy Pilicy i okolicy, bowiem poszczególne gromady, a nawet prywatni właściciele zadeklarowali oddanie gruntów pod budowę wartości około 100 tysięcy złotych bezpłatnie. Wojska niemieckiego najeźdźcy wkroczyły do Zawiercia od strony Poręby w godzinach rannych 4 września 1939 roku. Już wieczorem z 4 na 5 września wyszła regularna armia niemiecka, obejmując władzę nad miastem. Rozpoczęła się trwająca ponad 5 lat okupacja hitlerowska, która przyniosła ludności niespotykane dotąd cierpienia i eksterminacje. Już w październiku 1939 roku po zniesieniu tymczasowego zarządu wojskowego włączono Zawiercie do hitlerowskiej III Rzeszy. Zaraz po przejęciu kolei Niemcy zwolnili ze służby wszystkich zajmujących kierownicze stanowiska oraz personel średni związany z ruchem pociągów, głównie dyżurnych ruchu. Ruch osobowy został ograniczony, a towarowy obejmował początkowo tylko przewozy wojskowe i urzędowe. Publiczny transport został wznowiony pod koniec listopada 1939 roku. Jak możemy przeczytać w niemieckim przewodniku z lat okupacji, Zawiercie, przemysł w zieleni. Zawiercie, przemysł w zieleni. I takie hasło mieszkańcy Zawiercia mogli oglądać po 40 roku na wystawie sklepowej na budynku obok przejazdu kolejowego. Jak możemy przeczytać w gazetach z tamtego okresu, Niemcy przeprowadzali też rewitalizację tej ulicy. Prace zarządu miejskiego w Zawierciu. To był ostatnio w Zawierciu, ten na pewno zauważył, jakie tam zaszły w ciągu ostatnich 2 lat zmiany. Na podniesienie zewnętrznego wyglądu miasta tamtejszy zarząd miejski wyasygnował wielkie sumy pieniężne, aby zmienić kompletnie oblicze tego zamarłego ośrodka. Po przeprowadzonych pracach wyniki ich możemy sami osądzić. Na głównej arterii Adolf Hitlerstrasse zmieniono wszystkie nieestetyczne budowle, a inne kompletnie odnowiono. Dla przyozdobienia ulicy przebudowano istniejące na całej jej długości kwietniki i zieleńce, zmieniając położenie i obsadzenie narabatów. Niemniejszym zmianom uległa ulica Hermann-Göring-Strasse. Przez zniesienie dawnego szpecącego parkanu miejskiego parku zmienił się zupełnie charakter ulicy. Park obsadzono żyłopłotem, który pięknie harmonizuje z biegnącą tutaj aleją. Prace nad przebudową ulicy są na ukończeniu.
zaniedbaną Warta już trasę, również otrzymała nową szatę. Przy jej zbiegu z Hermann Göringstrasse zmieniono kilka szpecących otoczenie domów, rozszerzając dzięki temu niebezpieczny i ostry zakręt. Naprzeciwko kościoła parafialnego wszystkie domy nie nadające się już do użytku zniesiono. Teren zniwelowano i na miejscu dawnych ruder położono kwietniki i zieleńce, łącząc je z leżącym obok parkiem. Również w pobliżu leżący staw oczyszcza się, a brzegi jego wykładane są trawnikami. Powstanie tutaj na pewno dzięki tym staraniom miły zakątek. Należy również podkreślić starania i pracę Miejskiego Wydziału Ogrodniczego, który nie szczędzi kosztów nad utrzymaniem tutejszego parku. Obserwując te wszystkie prace, dochodzimy do słusznego wniosku, że Zarząd Miejski Zawiercia, energicznie wziąwszy się do pracy nad podniesieniem estetycznego stanu miasta, osiągnął wyniki wspaniałe i trwałe. Jak czytamy dalej w gazecie z 21 listopada 1941 roku, Zawiercie, założenie nowej szkółki drzewek. Wydział Ogrodniczy przy Zarządzie Miejskim w Zawierciu zakończył ostatnio pracę nad założeniem nowej szkółki drzewek, mieszczącej się na terenie ogródków działkowych przy Hermann Göringstrasse. Na wolnym terenie zostało zasadzone kilkaset drzewek, którymi w przyszłości obsadzone zostaną ulice Zawiercia. Nowa szkółka jest dostatecznie zabezpieczona przed mrozami i będzie pozostawała pod fachową opieką tutejszych ogrodników. Ale wróćmy do realiów okupacji niemieckiej. I tak, w kwietniu 1940 roku na terenie Huty Szkła został aresztowany inżynier Sowiński, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego. Ostatecznie znalazł się w obozie Dachau, gdzie zginął 7 marca 1945 roku. Następnie przez Zawiercie znacznie wzrastają przewozy kolejowe, a to za sprawą rozpoczęcia działań wojennych Niemiec z Rosją. Transportowano na wschód duże ilości żywności i sprzętu wojskowego. Wzrastają przewozy towarów, szczególnie węgla, który jest też rabunkowo wydobywany z kopalni na terenie Zawiercia i okolic. By uchronić linię kolejową, ale także i strategiczne zakłady i budynki, pojawia się masa jednoosobowych schronów. Co ciekawe, kilka z nich, a raczej ich pozostałości, możemy obserwować na terenie Zawiercia do dziś. Jeden nawet w bliskości dworca. Inne zostały po wojnie zniszczone, a inne zakopane. Co ciekawe, dwa możemy odnaleźć jeszcze w zaroślach. Ale najlepiej podziwiać je na wystawie w Żerkowicach, gdzie 3 sztuki zostały przewiezione na ekspozycję. Oczywiście w takie schrony wyposażony był też budynek siedziby Gestapo w Zawierciu, które zaadoptowało budynek mieszkalny inżyniera Sowińskiego na swoją placówkę, która stała się miejscem kaźni wielu Polaków. Co smutne, dworzec Zawiercie oraz bocznica TAS były niemym świadkiem zbrodni, jakie Niemcy zgotowali mieszkańcom Zawiercia i zawierciańskiego getta. To właśnie z tych miejsc odchodziły transporty kolejowe do niemieckich obozów śmierci. 29 sierpnia 2013 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą te wydarzenia.
okresie okupacji transport kolejowy osiągnął wysoki stopień rozwoju technicznego i organizacyjnego, szczególnie w dziedzinie taboru. Niemcy dokończyli budowę linii Tarnowskie Góry Zawiercie. Początkowo niemieckie władze okupacyjne nie planowały wprowadzenia na linii Zawiercie Tarnowskie Góry, która otrzymała numer 147B, normalnego ruchu pasażerskiego. Zasadniczo miały nią jeździć składy towarowe obsługujące lotnisko. Ostatecznie jednak dopuszczono też składy osobowe. Linią tą dowożono paliwo, prototypowe uzbrojenie i amunicję na lotnisko i poligon doświadczalny. Ze zrozumiałych względów bardzo interesował się nią wywiad Polskiego Państwa Podziemnego. Korzystali z niej też często kurierzy Armii Krajowej, gdyż za Zawierciem przebiegała granica III Rzeszy z Generalnym Gubernatorstwem. Znaczenie linii Zawiercie-Tarnowskie Góry wzrosło też ze zbliżającym się frontem, który w lecie 1944 roku zatrzymał się na linii Wisły. Niemcy zwozili linią tą ciężki sprzęt wojskowy składowany w okolicznych lasach, a od strony Tarnowskich Gór pociągi przywoziły również ludzi do prac przy budowie systemu umocnień. Wszystkie najważniejsze zakłady w Zawierciu przeszły pod zarząd okupacyjny i przestawiły swoją produkcję na wyposażenie wojskowe III Rzeszy. I tak na przykład odlewnia Ernesta Erbe produkowała staliwne łuski pocisków moździerzowych dużego kalibru oraz żeliwne korpusy granatów. Huta szkła w Zawierciu, zgodnie z zarządzeniem Geringa z 20 września 1940 roku, wykonywała dla potrzeb zbrojeniowych zadania określone kryptonimem F5. Zakłady włókiennicze TAS zostały ograbione ze wszystkich maszyn i przekształcone w magazyny oraz warsztaty wojskowe pozostające pod nadzorem Luftwaffe, gdzie reperowano niemieckie mundury z frontu. O przymusowej pracy w tym zakładzie możemy dowiedzieć się ze wspomnień Inki Weissbrand. Podobnie też przeprofilowano fabrykę Brenta. W 1941 roku została przeniesiona z Hamburga fabryka kabin samolotów HG Müllera. Oprócz produkcji kabin z metalowych rurek, produkowano też tablice rozdzielcze, matryce do formowania profili szyb ze sztucznego szkła, montowano też gotowe kabiny do samolotów typu ME-109 i ME-110 i wysyłano je do firm Messerschmitt w Augsburgu. Produkowano też części do samolotów eksperymentalnych dla lotniska Udetfield, bo tak nazwano lotnisko w 1942 roku, na cześć niemieckiego asa lotnictwa z I wojny światowej. W szczytowym okresie znajdujące się w Zawierciu zakłady lotnicze Luftwaffe wykorzystywały lotnisko do testowania samolotu przechwytującego o napędzie rakietowym ME-163 Comet. W 1945 po wycofaniu się Niemców w zakładach HG Müller Werke znaleziono nieco pozostałych części elementów konstrukcji i resztki innej produkcji lotniczej, a ponadto dwa kompletne płatowce, samolot Müller Stromo 3V3 i Müller Stürmer 3V11. Oba samoloty zostały przewiezione w 1948 roku do Sosnowca. Jednakże samoloty były na tyle uszkodzone podczas transportu, że odbudowano tylko Stürmer 3V11 i co ciekawe, został on wystawiony na postumencie w charakterze pomnika. Było to 1 maja 1951 roku. Jak czytamy w relacji z tamtego okresu, pomalowany na kolor kości słoniowej z czerwonymi elementami ozdobnymi, przedstawiał się nader efektownie. Na osłonie silnika umieszczono napis Liga Lotnicza Sosnowiec, na kadłubie i skrzydłach symboliczną rejestrację SPOLL, a na stateczniku pionowym emblemat Ligi Lotniczej. Stycznia 1945 roku po krótkich walkach został wyzwolony Ogrodzieniec. Następnego dnia rankiem, czyli 20 stycznia, zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej miasto Zawiercie,
a także łazy, myszków, poręba. Jak na ironię, dworzec i zabudowania dworcowe nie ucierpiały w czasie działań wojennych, a dopiero po ich zaprzestaniu. Do magazynu kolejowego i wagonów zbierano z okolic amunicję, miny i bomby, które miały zostać wywiezione. Tak też robiono na innych stacjach, m.in. w Poraju, gdzie w pierwszy dzień czerwca nastąpił wybuch wagonów z amunicją. W czasie akcji ratowniczej ocalały skład przewieziono do Zawiercia, gdzie w sobotę 2 czerwca 1945 roku nastąpił potężny wybuch nagromadzonej amunicji i bomb. W wybuchu zginęło 48 osób, w tym funkcjonariusze MO i żołnierze Armii Czerwonej, którzy ochraniali obiekty, oraz kilku jeńców niemieckich zaangażowanych do ładowania tychże materiałów. W wybuchu ucierpiał w poważnym stopniu budynek dworca oraz znacznemu zniszczeniu uległo część magazynów kolejowych. Z ustaleń powołanej wówczas komisji możemy się dowiedzieć, że uszkodzeniu uległo 478 budynków, a w 213 spośród nich zniszczone i uszkodzone zostały mury nośne, ściany działowe, pokrycia i konstrukcje dachowe oraz otwory drzwiowe i okienne. Zniszczenia były tak duże i poważne, że Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach przydzieliła miastu m.in. 3400 m2 papy, 1700 kg lepiku, 35 tysięcy sztuk dachówek, 40 tysięcy sztuk cegły, 6 tysięcy sztuk kafli oraz wagon, szyb i drewna. Dalsze dostawy materiałów, takich jak gips, wapno, dachówki, Zawiercie otrzymało po cenach o połowę niższych od wówczas obowiązujących. Już w 1949 roku rozpoczyna się układanie nowej bocznicy kolejowej do odlewni Ernesta Erbe. Bocznica została dołączona do istniejącej bocznicy cementowni Ogrodzieniec na odcinku wjazdu do Huty Zawiercie. Wybudowano niewielki nasyp, wzmocniono podłoże i wykonano most na rzece Warcie. I już rok później, czyli w 1950 roku, bocznica została oddana do użytku. W następnych latach ta bocznica zostanie przedłużona do sąsiedniego zakładu opakowań blaszanych, gdzie będzie prowadzić na halę, rampę oraz kotłownię. Do lat 80. XX wieku do bocznicy cementowni Ogrodzieniec dołączone zostaną bocznice do magazynów kolejowych, do magazynu i rampy przeładunkowej, nazywanych węglowcem, do piekarni, ciepłowni, tartaku, magazynu i przepompowni paliw.
do magazynów i ramp przeładunkowych na ulicy Daszyńskiego? Do ciepłowni osiedlowej? I magazynu z rampą przeładunkową, na której z racji gabarytów i ciężarów materiałów do rozładunku używano żurawia obrotowego. Rozbudowano jeszcze jedną z istniejących bocznic do zakładu liniarni, po której dzisiaj zostały tylko widoczne ślady w asfalcie. 1 maja 1956 roku zakończono elektryfikację 44-kilometrowego odcinka Częstochowa-Zawiercie. Lata 60. i 70. to szybki rozwój infrastruktury kolejowej w Zawierciu. I tak na przykład, pod koniec lat 60. trwa budowa wiaduktu, który zastąpi istniejący od początku kolei przejazd przez tory. W miejscu przejazdu kolejowego utworzone zostanie przejście podziemne dla ruchu pieszego. Z końcem lat 70. nastąpi generalny remont budynku dworca. Pojawi się przejście podziemne, zastępujące dotychczasową kładkę nad torami. Peron numer 2 otrzyma zadaszenie i zostanie oddany do użytku peron numer 4. We wtorek 29 września 1953 roku czytamy: nowa linia kolejowa Kochłowice, Janów, Zawiercie, Katowice. 27 bieżącego miesiąca otwarta została nowa linia kolejowa na trasie Kochłowice, Janów, Zawiercie o długości ponad 65 km. Uroczyste otwarcie nowej linii kolejowej zainaugurowało tradycyjne przecięcie wstęgi na kilometrze zerowym Kochłowica, którego dokonał minister kolei Strzelecki. Barwnie udekorowany pociąg z uczestnikami uroczystości przyjechał następnie trasą nowej linii. Po uroczystym otwarciu linii odbyła się w Katowicach Akademia, podczas której budowniczowie linii złożyli meldunek o zakończeniu robót. Oddana dzisiaj do użytku szerokich rzeszy społeczeństwa linia kolejowa, brzmi m.in. meldunek, została ukończona na 102 dni przed terminem. Oczywiście nie wszystko szło tak pięknie, jak to wyglądało. Nadal zdarzały się wypadki kolejowe. Na przykład katastrofa kolejowa koło Zawiercia. 31 bieżącego miesiąca, około godziny 16:15, między stacjami Zawiercie i Myszków, pociąg pospieszny jadący z Gliwic do Warszawy, nieustalonych jeszcze przyczyn, najechał na stojący pociąg osobowy Gliwice-Koluszki. Według wstępnych ustaleń, dwie osoby w wagonie służbowym poniosły śmierć, a ponadto 20 osób zostało rannych. Pasażerowie pociągu pospiesznego zostali zabrani przez następny pociąg jadący do Warszawy, ekspres Chemik. Przyczyny i okoliczności katastrofy bada specjalna komisja pod przewodnictwem generalnego dyrektora w Ministerstwie Komunikacji, Stanisława Malinowskiego. W Dzienniku Bałtyckim z środy 29 stycznia 1969 roku czytamy: 3 osoby zabite, 8 rannych. Katastrofa kolejowa pod Zawiercie. Jak informuje Ministerstwo Komunikacji, w poniedziałek 27 bieżącego miesiąca o godzinie 13:50 na szlaku Zawiercie-Mrzygłód pociąg towarowy jadący z Łaz do Częstochowy najechał na pociąg osobowy Katowice-Koluszki, który stał przed semaforem wskazującym sygnał stój między przystankami Zawiercie-Borowe Pole-Mrzygłód. Zderzenie spowodowało poważne uszkodzenia ostatniego wagonu pociągu osobowego oraz część wagonu przedostatniego, a w konsekwencji śmierć 3 osób oraz poranienie 8. Jak wynika z danych Ministerstwa Komunikacji, katastrofa nastąpiła wskutek tego, że pociąg towarowy nie zatrzymał się przed semaforem wskazującym sygnał stój, a znajdującym się za stojącym pociągiem osobowym. Szczegółowe przyczyny bada specjalna komisja i DOKP Katowice. Na podstawie wstępnych badań można przypuszczać, że maszynista pociągu towarowego za późno zaczął hamować. Nie wyklucza się także wadliwego działania hamulców w tym pociągu. Dnia 12 czerwca 1972 roku odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. 3 lata później, 16 czerwca 1973 roku, premierzy PRL i NRD dokonują uroczystego otwarcia przędzalni przyjaźni.
Razem z zakładem powstaje bocznica normalnotorowa. Bocznica do zakładu odchodziła od linii zawiercie Tarnowskie Góry na początkowym odcinku przedkądzielowym. 10 sierpnia 1971 roku przystąpiono do pierwszych robót ziemnych i 6 lat później, 28 grudnia 1977 roku, na nowej linii przejeżdża pierwszy pociąg elektryczny. Cała linia, zwana Centralną Magistralą Kolejową, to odcinek między Zawierciem a Grodziskiem Mazowieckim. Dodatkowo stację Łazy połączono z Zawierciem kolejnymi dwoma torami. Na przełomie lat 2010 i 2012 miał miejsce gruntowny remont wnętrza dworca. I termomodernizacja części zewnętrznej. Przebudowano perony, przystosowując je do ruchu pociągów o większej prędkości i do nowszych standardów. I tym sposobem dotarliśmy do dnia dzisiejszego, co przyniosą następne dni, następne lata dla Zawiercia i jego kolei. No, możemy tylko myśleć. Na dzień dzisiejszy widzę, że wyremontowano torowisko bocznicy do huty Zawiercie. Trwa modernizacja i budowa linii kolejowej do Tarnowskich Gór. Na pewno jedno jest pewne. Czy Zawiercie, miasto Zawiercie coś wyremontuje, wybuduje, czy kolej coś wyremontuje, wybuduje, to nie możemy powiedzieć, że a to nie nasze albo to brzydkie i zamalować to sprayami, zarzucić oponami, śmieciami. Tylko musimy o to dbać,
bo to jednak jest dla nas, dla naszych dzieci i dlatego, żeby służyło nam, a nie żeby to zniszczyć. Więc szanujmy się i do zobaczenia w kolejnym filmie.